Tak się nie da pracować. Wszędzie zdrada i tchórzostwo. Uspokójcie się, towarzyszu majorze. Nie jest czas na spokój. Kontrrewolucja podnosi głowę. Mogliście nas uwzględnić w swoich planach. Dostalibyście wsparcie z resortu. Bawi was to? Nie. Martwi. Każda porażka mnie martwi. Tym bardziej, że tych porażek jest coraz więcej. Wczoraj w nocy zginął jeden z oficerów pracujących dla mnie. Wedle ustaleń waszego śledztwa popełnił samobójstwo. Naprawdę? Chcecie mi mówić, że ideowy towarzysz strzela sobie w łeb? Ja wam niczego nie wmawiam, nie znam sprawy. To nie jest naiwność. To jest głupota. Nie zapominacie się trochę, towarzyszu Dzwonarię? Nie, ani trochę. Inna sprawa. W niedzielę ma się odbyć premiera w waszym teatrze. Mają na niej być najwyższe czynniki. I co? Akcją zabezpieczenia kieruje najbardziej naiwny, najgłupszy oficer, jakiego znam. Wasilewski. Myślę, że nie macie racji. Żądam, żebyście go zwolnili. Słucham? Żądam, żebyście go zwolnili. Towarzyszu majorze, bardzo się cieszę, że z takim zapałem wypełniacie swoje obowiązki, ale dajcie sobie powiedzieć, czasami wybiegacie za bardzo przed szereg. Wasilewski to jest mój człowiek. Ja będę go zwalniała. Ja. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to możecie zadzwonić w tej sprawie do generała Sierowa. To znaczy, że nie zwolnicie Wasilewskiego? Nie. Błąd. Popełniacie błąd.